Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym podsumowaniu kolejnego, 20 już plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu tomaszewskiego. Jakże szacowna jest to impreza, świadczy nie tylko długość jej trwania, ale fakt, że niektórzy z laureatów naszego plebiscytu na trwałe weszli do historii naszego miasta, mają swoje ulice, jak choćby Wanda Panfil, która wieki temu została zwyciężczynią tegoż plebiscytu. Serdecznie witam przede wszystkim tych, dla których się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, czyli sportowców, którzy dostarczają nam niezwykłych emocji i wspaniałych wzruszeń, również tych, bez których nie byłoby ich sukcesów, czyli trenerów. I tych, którzy swoim działaniem, swoimi decyzjami sprawiają, że mamy w naszym mieście coraz lepszą bazę do tego, żeby sport uprawiać i osiągać jak najlepsze wyniki. Witam serdecznie pana starostę Mirosława Kuklińskiego. Również serdecznie witam prezydenta miasta, pana Marcina Witko. Witam członka zarządu powiatu, pana Bartłomieja Matysiaka i członka zarządu powiatu, pana Leszka Ogórka. Witamy również prezesów klubów i stowarzyszeń, którzy są na tej sali. Serdecznie witamy przedstawicieli sponsorów, którymi są firma Usługi Remontowo-Budowlane Getmar, już od wieków z nami i z plebiscytem. Generalny wykonawca robót budowlanych Rembor General Spółka z o.o. Tak, należą im się brawa, ponieważ inwestują w sport i w jakiś sposób wspomagają finansowo. Spółka akcyjna Roldrop z grupą Droset, kolejny nasz sponsor. Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra, serdecznie witamy. Sponsorzy klubu sportowego Lechia z prezesem klubu Stanisławem Filą. Salt Trade, spółka jawna Małgorzaty Kiełk, Marka Soleckiego i Łukasza Soleckiego. Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych, spółka z o.o., kolejny sponsor. Asmir, spółka jawna Bożena Filipek, Stanisław Filipek i Ireneusz Zrobek. Tradycyjnie agencja wydawnicza Pipress, czyli wydawca Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Marketing Factory, agencja marketingowa w Piasecznie, organizator koncertu zespołu Bań w Arenie Lodowej, również jest naszym sponsorem. I dyrektor firmy Wszystko dla Domu, pan Bartłomiej Nowak. Serdecznie dziękujemy sponsorom, serdecznie dziękujemy za przybycie szacownym gościom, sportowcom i zapraszamy na krótki występ artystyczny. Szanowni Państwo, za chwilę wystąpią przed nami wokaliści Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Pierwsi wystąpią wokaliści filii MOK. Będą to pani Beata Dębowska, zapiewa dla nas piosenkę Trzymając się za ręce. Następnie pani Agnieszka Dąbrowska zaśpiewa Sen o życiu. Występ, pierwszą część występu zakończy występ pana Mieczysława Ginsla, który wykona dla Państwa Quando Quando. Zapraszam serdecznie. To ostatni już spacer nasz. Idąc trzymasz za rękę mnie. Słońce zaszło za stromy dal. Już nad Wisłą zapada zmierzch. Myślą, powracasz znów.
gasną już ostatnie blaski dnia. Gdy idziemy razem ty i ja, już nad wodą stają szare mgły. Gdy idziemy razem, ja i ty, zanim ścichnie twych kroków rytm, zanim słońce swój zgasi blask, spójrz jak rzeka o zmierzchu śni. Słuchaj wiatru, co w liściach gra. Kiedy wrócisz znów na rzeki brzeg, kiedy będziesz bulwarami szedł, wtedy czasem wspomni spacer nasz, wtedy wspomni sobie czasem mnie. Kiedy wrócisz znów na rzeki brzeg, kiedy będziesz bulwarami szedł, wtedy czasem wspomni spacer nasz, wtedy wspomni sobie czasem mnie.
quando tu verrai. Dimmi quando, 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 l'anno, il giorno, l'ora in cui, o se tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, 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 improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 baciandomi dirai. Non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 baciandomi dai, non ci lasceremo mai. Dimmi quando, 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 l'anno, il giorno, l'ora in cui, forse bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, 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 improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 mai. Za chwilę wystąpią przed nami wokaliści filii Tkacz, którzy pracują pod okiem pani Beaty Niedzielskiej, a będą to Michał Domagała, który zaprezentuje nam dwie piosenki: Przez ciernie do nieba oraz Życia mała garść, pani Jadwiga Kocik w utworze Damą być oraz Piotr Iwanicki Lecz tylko na chwilę. Zapraszam serdecznie. Nienasycone, jak my głodne.
wiesz, znasz ich smak, cokolwiek się zdarzy, będzie istotne, w jakim stylu z marzeń tylu wyrwiesz ram, ten swój raj przez cię. Bo trzeba pomału, powoli, ale dojść i mieć kogoś blisko i to prawie wszystko. Panujesz nad sobą, to już coś. Czasem znikałem,
choć uciekałem, to tylko tobie mówiłem. Zabiorę cię tam, gdzie chcesz, na jawie we śnie, gdy wiesz. Zabiorę cię tam, gdzie chcesz, lecz tylko na chwilę. Z echem tych słów, no tak, ty znikniesz jak sen, a ja zostanę znów sam, znów sam, lecz tylko na chwilę. Tak wiele ulic jesteś ode mnie, tak wiele spojrzeń dalekich. Dni płyną szybko, jak strumień wspomnień, a ty na jedno przyjdź do mnie, bym zabrał cię tam, gdzie chcesz, na jawie we śnie, ty wiesz, bym zabrał cię tam, gdzie chcesz, lecz tylko na chwilę. Muzykiem tych słów, no tak, ty znikniesz jak sen, a ja zostanę znów sam, znów sam, lecz tylko na chwilę. Mój cień zadzwoni w ciebie, jak dusza za pragnieniem, pensją szukają siebie wciąż. Zabiorę na jawie we śnie, ty wiesz, zabiorę cię tam, gdzie chcesz, lecz tylko na chwilę. Muzykiem tych słów, no tak, ty znikniesz jak sen, a ja zostanę znów sam, znów sam. Wiesz, jak smakuje gorzki chleb.
życia mała gra. Pochyl się nad nią, oceń pan, czy jest tak, jak człowiek chciał, czy ktoś inny z niej dosyta brał, czy ktoś inny z twego życia radość brał. Bardzo dziękujemy naszym artystom. Wokaliści na co dzień pracują pod kierunkiem pani Beaty Niedzielskiej i pani Katarzyny Borowskiej, a zaśpiewały dla nas pani Beata Dębowska. Brawo. Pani Agnieszka Dąbrowska. Nasza dama, pani Jadwiga Kocik. Pan Mieczysław Kincel, pan Piotr Iwanicki i nasz gość Michał Domagała. Michał jest solistą Big Bandu Miejskiego Tinien Brass. Brawa ogromne dla naszych artystów. Artystom przystępujemy do sprawy plebiscytu. Witam Państwa, Ryszard Pożyczka z redakcji TIT, odpowiedzialny za ten plebiscyt, więc go teraz ogłosimy wyniki. Jak już szef naszej firmy wspominał, to 26. plebiscyt na najlepszego sportowca. Zaczęliśmy 26 lat temu, wybierając wtedy tylko sportowca Tomaszowa. I tak było 12 edycji. Później, jak już nastały powiaty, rozszerzyliśmy naszą formułę, wyszliśmy poza rogatki miasta i wybieramy teraz sportowca powiatu tomaszowskiego. Tegorocznego plebiscytu organizacje i kluby sportowe zgłosiły 36 kandydatów, przedstawicieli 9 dyscyplin. Ich sylwetki prezentowaliśmy od świątecznego wydania, a czytelnicy głosowali na kuponach zamieszczanych w TIT-cie. W tym roku do naszej redakcji dotarło ponad 3000 kuponów, z których niestety kolejny raz kilkaset okazało się nieważnych. Ciągle ludzie nie uważają, co wypisują i jak. W każdym bądź razie nasi czytelnicy rozdzielili ponad 90 tysięcy punktów.
punktowali wszyscy kandydaci i rywalizacja była bardzo zacięta. Nie było tak jak w tamtym roku zdecydowanej dominacji, a o zwycięstwo, wieście, trwała rywalizacja do samego końca. Tak wręcz ostatnie dni plebiscytu zadecydowały, kto wygrał. A wyróżniamy niestety tylko dziesiątkę. Tak się udarło, więc zaczynamy. Proszę Państwa, miejsce dziesiąte zajął Łukasz Piechna, UKS LV Game Arms, przedstawiciel arm wrestlingu, którego uzbierał 1964 punkty. Jest to mistrz polski seniorów w kategorii do 75 lat, zdobywca Pucharu Polski, reprezentant Polski. No, nie ma Łukasza. Zapraszam starostę Tomaszowskiego, prezydenta miasta, na scenę, szefa TIT-u, tu nie widzę, a jest. Zaczynamy od tej strony. Dyplom. A nie przedstawiłem, nie, ponieważ Łukasza z nami nie ma, to nagrodę dla niego odebrał trener Cezary Zbiński. Miejsce dziewiąte zajęła nasza lekkoatletka Maja Pierzchała z Międzynarodowego Klubu Sportowego. Wyprzedziła Łukasza raptem 50 punktami. To jest wicemistrzyni Polski młodzików w biegu na 80 metrów przy skoku. 80. Halowa rekordzistka Polski w tej kategorii wiekowej. Trenerzy Beata Goździk i Arkadiusz Lechowicz. Wręczenie nagrody poproszę także tutaj Kamila Chmielewskiego, nie, pana przedstawiciela dekoratora, nie na tej kartce zapisałem, Bartek. No. Miejsce ósme zajął kolejny przedstawiciel arm wrestlingu Dawid Izbiński, który uzbiera 2026 punktów. Dawid także wicemistrzem Polski seniorów, medalistą Pucharu Polski, reprezentantem Polski, a jego trenerem jest Cezary Izbiński. A nagrodą
Tak, to jest nagroda od sponsora firmy Asmir. Państwo Filipkowie nie dotarli, ani pan Zrobek. Siódme miejsce w naszym plebiscycie zajął Damian Żurek z klubu sportowego Pilica. Przedstawiciel łyżwiarstwa szybkiego, dwukrotny mistrz polskich seniorów w drużynie szpiderskiej, wielokrotny mistrz polskich juniorów młodszych. Zwycięzca biegu na 1000 metrów Viking Race, uczestnik Pucharu Świata Seniorów, choć tak młody. Jego trenerami są Jolanta i Wiesław Miedzikowie. Damian zbierał 2526 punktów. Miejsce szóste zajęła nieobecna niestety dzisiaj Kinga Pietrzak z UKS 13 TikToker, przedstawicielka Pila Fiska. Może zapraszamy trenera Kowalskiego. Kinga jest mistrzynią Polski juniorek w 8 bil, brązową medalistką w 9. Kinga oczywiście jest studentką Wydziału Medycyny i musi swój czas teraz dzielić na sport, studia, ale obiecała, że nie opuści ani Tomaszowa, ani naszej dyscypliny i będzie nadal reprezentowała. Tomasz Mazowiecki. Dochodzimy do połowy. Miejsce piąte zajął przedstawiciel Tomaszowa Siatkarskiego, Bartłomiej Neor z klubu sportowego Lechia. Bartłomiej Neor jest podstawowym rozgrywającym drużyny, która w tej chwili walczy o mistrzostwo pierwszej ligi. Trener Bartłomiej Rebzda. Niestety mieli być, a nie ma. Trening mieli w południe, więc mogli być. Wiceprezes klubu. Dzień dobry, pozwolicie Państwo, że dwa słowa wytłumaczenia właśnie. Do południa mieli trening pierwszy, czyli siłownia, a drugi właśnie się odbywa. Chyba w tym momencie się kończy. Szanowni Państwo, 26 plebiscyt. To 26 lat również, jak tomaszowska siatkówka wróciła na najwyższe cele w Tomaszowie Mazowieckim. Ja mogę tylko przeprosić, że właśnie Bartka nie ma. Jest to wielkie teraz wydarzenie. Gramy w półfinałach. Jutro wyjeżdżamy wcześnie rano do Krakowa. Chłopcy się mobilizują, motywują, więc w jego imieniu dziękuję serdecznie wszystkim, którzy oddali głosy na niego i na całą drużynę siatkówki KS Lechia Tomaszów Mazowiecki. Obiecujemy, że przywieziemy cenne z Krakowa zwycięstwo i zagramy w finale pierwszej ligi w piłce siatkowej mężczyzn. Dziękuję. O wręczenie nagrody poproszę przedstawiciela sponsorów klubu Lechia, pana Stanisława Filę. Thank you.
się do podium, ale jeszcze nie podium. Czwarte, tak nielubiane przez sportowców miejsce, zajął Mariusz Skoneczny. Klubu duetu z Miskitakiem, bilardista. W tym roku lepsze wyniki niż tamty. W tamtym roku był wicemistrzem Polski, brązowym medalistą, ale także brązowym medalistą drużynowych mistrzostw Polski. Zdobył 4888 punktów. Mamy już podium, najniższy stopień, zajmuje z pewnością największa niespodzianka tego plebiscytu. Trzecie miejsce należy do Jakuba Wiśnika z Promyka Czerniewice, bilardzisty, medalisty Mistrzostw Polski Juniorów, multimedalisty Mistrzostw Polski UKS-ów. Jego trenerami są Elżbieta i Jerzy Pieńkowie. Jakub uzbierał 7542 punkty. Miejsce drugie dają Kamil Cyra. Tak jak w tamtym roku, on już kolejny raz jest na podium naszego plebiscytu, ale nie mamy dzisiaj żadnego przedstawiciela klubu piłkarskiego RKS Lechia. Nie wiem, co się stało. Żaden przedstawiciel klubu się dzisiaj nie odliczył. Tylu piłkarzy, tylu działaczy. Niestety nie mamy komu tego wręczyć nagród, pucharów, upominków. Jeszcze moja wina, jak ja bardzo przepraszam. Doszliśmy do najważniejszej pozycji numer jeden. Niespodzianki nie ma. Wygrała najlepsza zawodniczka Tomaszowa, Karolina Bosiek z Klubu Sportowego. Nasza 18-letnia olimpijka kolejny raz nie miała sobie równych, choć tym razem trzeba przyznać, że rywalizacja była ogromna. Uzbierała 8400 punktów i z Kamilem wygrała tylko 400 punktami, także na styk, że prawie, że to poszło. Ale cóż, dorobku Karoliny nie sposób przedstawić całego. W tym roku zresztą jest już wybitny i to najczęściej nam pozostaje w pamięci. To, że jest mistrzynią Polski seniorów w biegu drużynowym w tamtym roku, to już praktycznie pewnie zapomnieliśmy. To, że jest najlepszą juniorką młodszą Polski w tamtym roku i wygrywała wszystko,
póki jej choroba nie przeszkodziła. Ale tak to jest w tym sporcie. I trenerami są Jolanta i Wiesław Tumicikowie. Panowie. Najważniejsze wręczenie nagrody. Poproszę sponsora głównego, pana Grzegorza Miaska, szefa firmy Getmar. Bo tu nie mieliśmy nagrody, pan Grzegorz ma ze sobą. Dziękujemy bardzo. Chwila na foto. Trenerów naszych medalistów, panią Elę Bieniek i pana Wiesława Kmiecika. Jak już mówiłem, z klubu piłkarskiego Legia do nas wrócił. Proszę państwa, jeszcze głos zabiorą nasi. Proszę. Szefowie naszych samorządów, pan prezydent Czoi, starosta Kuciński. Szanowni zawodnicy, mistrzowie sportu, ale i mistrzowie tego plebiscytu. Serdecznie wam gratuluję w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu. Mam nadzieję, że te wyniki, które już osiągnęliście, to jeszcze nie jest cały dorobek sportowy. To jest tak naprawdę jego początek. Patrząc wiekowo chociażby, to śmiało można zaryzykować, że jeszcze mistrzowie z was to tak naprawdę dopiero będą. Więc tego serdecznie wam życzę. Gratuluję dotychczasowych sukcesów. Oczywiście nie byłoby waszych sukcesów, gdyby nie wasi trenerzy, a więc te moje gratulacje również rozciągam na trenerów. Gratuluję im serdecznie, że mają ten talent, ten zapał, żeby z was robić prawdziwych mistrzów. Bez trenerów też nie obyłaby się ta pełna wasza kariera sportowa, ale to nie wszystko. Na pewno potrzebni są ci, którzy finansują i wspierają sport, a czynią to często bezinteresownie, od tak po prostu, bo kochają sport, kochają to, co wy robicie. I tu też moje gratulacje i podziękowania dla wszystkich sponsorów,
bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że za pieniądze publiczne nic byśmy tak naprawdę na skalę mistrzowską nie zrobili, nie osiągnęli. To jest zdecydowanie za mało, więc cieszę się, że są tacy sponsorzy, filantropi, którzy potrafią nie szczędzić własnych pieniędzy. Przecież mogliby na inne cele, również szczytne, charytatywne, je przeznaczyć, ale jednak znajdują ten grosz na sport i oby tak było dalej i oby było was jak najwięcej. Gratuluję również redakcji TIT-u, że rzeczywiście 26 lat ten plebiscyt prowadzi i oby prowadziła go dalej, bo warto pokazywać tych mistrzów w tym mistrzowskim wydaniu, również plebiscytowym. Tak nam się kiedyś marzyło, pamiętam na początku kadencji, żeby no nie tylko się to kończyło takim jak teraz wydarzeniem artystycznym, troszkę koncertu, wręczenie, no i podziękowanie gdzieś jeszcze przy stole kanapkowym. Modne były kiedyś te bale mistrzów sportu. No niemniej jednak techniczne rzeczy prowadzą do tego, że jest to trudne, bo żeby podsumować wasz dorobek, no potrzeba tego nowego roku i to nie w wymiarze jednego miesiąca, czy nawet dwóch, bo przeciąga się to dalej. No i wchodzimy w te okresy postowe, inne, no i te bale jak gdyby schodzą na plan dalszy, ale być może kiedyś do tego się uda wrócić i przynajmniej jeśli nie bal, to coś w tym rodzaju takiego na większą skalę, z większą renomą uda się zorganizować. Tego przynajmniej życzę nam wszystkim, bo to zależy nie tylko od sportowców, ale przede wszystkim od organizatorów. Więc moje gratulacje jeszcze raz i życzę naprawdę dalszych sukcesów i tego wszystkiego, co przed wami. Dziękuję. Dobry wieczór, jeszcze raz o bardzo proszę, jakby wszystkie szaliki, oczywiście sportowców, którzy je mają, powędrowały w górę, to byłbym bardzo rad i byłbym szczęśliwy, bo mam nadzieję, że od teraz właśnie tymi tomaszowskimi szalikami będziemy dopingować naszych sportowców, nasze gwiazdy lokalnego sportu i naszych najlepszych ambasadorów poza granicami naszego miasta, poza granicami naszego województwa, naszego kraju bardzo, bardzo często. Serdecznie gratuluję wszystkim sportowcom, choć wiem, że dla was nie są najważniejsze wyniki plebiscytów, a to, co zrobicie na łyżwach, to co wykonacie na bieżniach, to, co wykonacie na parkietach sportowych, czy grą w bilarda, czy siłując się w sportach siłowych. Serdecznie wam gratuluję tych wyników, bo to jest świetna okazja, żeby tych wyników pogratulować. Serdecznie gratuluję i dziękuję za to, że świetnie reprezentujecie Tomaszów. Nie mogę nie wyróżnić szczególnie jednej osoby, która po 16 latach przywróciła Tomaszów na Igrzyska Olimpijskie. Dziękuję serdecznie, bo to jest bardzo wzruszające. Tomaszów znowu zafunkcjonował w tym wymiarze międzynarodowym, w tym wymiarze światowym. Dzięki tobie i dzięki panu Wiesławowi Kmiecikowi. Mieć takich zawodników i takich trenerów i jeszcze w dodatku arenę lodową, to myślę, że sukcesy prawdziwe dopiero się w Tomaszowie zaczną. Serdecznie wam za to dziękuję. W imieniu, myślę, wszystkich mieszkańców dostarczacie nam na co dzień wielu wzruszeń, ale wielu też powodów do dumy. Dla Tomaszowa Mazowieckiego sport jest bardzo ważną częścią dla mieszkańców naszego miasta. To nie tylko łyżwiarstwo, to nie tylko siatkówka, to nie tylko piłka nożna, to również inne dyscypliny. Oczywiście nie jest to takie łatwe, żeby zapewnić idealne zaplecze finansowe dla wszystkich dyscyplin, ale zwiększamy cały czas środki na sport. Bardzo dużą część tych środków inwestujemy w infrastrukturę sportową, tak żebyście mogli mieć gdzie trenować, gdzie możecie po prostu szlifować swoją formę i pracować. Podtrzymuję swoją deklarację, ten marsz w kierunku nowych inwestycji w Tomaszowie Mazowieckim w sport będzie wciąż się w naszym mieście toczył, będzie wciąż się w naszym mieście odbywał, tak abyście mieli komfort przygotowań się do kolejnych
kolejnych zawodów, kolejnych mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw świata, a w końcu Igrzysk Olimpijskich. Wierzę w to z całego serca, że tych sukcesów dla Tomaszowa Mazowieckiego będzie jak najwięcej. I za pośrednictwem mediów proszę również o wielkie wsparcie kibiców, nie tylko tomaszowskich, ale i spoza Tomaszowa dla sportowców z Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Proszę Państwa, można powiedzieć, że 26. plebiscyt przeszedł do historii. Jeszcze raz dziękujemy sponsorom, a sportowcom, tym, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski, życzę, żeby w przyszłym roku można było o nich mówić mistrzowi Europy, tym, którzy mistrzami Europy już są, żeby można było mówić mistrzowie świata. A tym, którzy startują w dyscyplinach olimpijskich, żeby za 2-4 lata stanęli tutaj i pochwalili się swoimi olimpijskimi medalami. Tym to Wam wszystkim z całego serca życzę. Dziękuję za przyjście. Tak jak Rysiek mówił, zapraszamy na skromny poczęstunek i porozmawiajmy o sporcie. Kolejny raz, kolejny rok, znów wygrana. Jak to się zdobywa? Tak, niesamowite uczucie, że po raz kolejny mogłam stanąć na najwyższym stopniu plebiscytu. Dziękuję wszystkim kibicom za oddawanie na mnie głosów i przede wszystkim na moich kolegów i koleżanki z klubu. Ile trzeba trenować, żeby stanąć na podium corocznie? Ale na podium plebiscytu, czy... Tak, ale nie tylko. Trzeba bardzo dużo trenować. Trzeba się zmagać codziennie z wyrzeczeniami i wkładać w to naprawdę dużo serca. Ile godzin dziennie? To zależy. Zależy, czy jesteśmy na obozie, ale jeżeli na obozie, to 2 razy po 3 godziny. Ciężki ten sport? Ciężki, ale można się zakochać w ciężkiej pracy. Czyli nie tylko praca, ale ta sama i pasja. Tak, dokładnie. To jest moja pasja i nie wyobrażam sobie życia bez codziennych wyrzeczeń i codziennej takiej pracy. Dlaczego kochasz łyżwy i ten sport? Tak jakoś wyszło. Wyszło, że zakochałam się w sporcie i to właśnie w łyżwiarstwie. Łyżwiarstwo tak mnie przyciągnęło do sportów, nie tylko do łyżwiarstwa, ale do wrotkarstwa, do kolarstwa. Myślę, że nie odnalazłabym się w innej muzyce czy w innych dyscyplinach, ale łyżwiarstwo właśnie zbliża mnie do innych sportów i staram się codziennie być taką najlepszą wersją siebie, jeżeli chodzi o sport. Czy ktoś tym sportem zaradził? Mama, tata, ktoś wcześniej jeździł? Myślę, że rodzeństwo. Rodzeństwo mnie tak zawsze naśladowałam. Bratek, jeżeli chodził na jakieś zajęcia pozalekcyjne w WF-u. I też zawsze chciałam od małego brać w takich zajęciach udział. I myślę, że to dzięki temu tak zakochałam się w sporcie. Dla naszego miasta sport jest bardzo ważny i to jest bardzo ważna część funkcjonowania miasta. Chcemy Tomaszów Mazowiecki promować przez sport i jak widać ta droga jest bardzo dobrą drogą. Ostatnie starty laureatki plebiscytu Karoliny Bosiek na Igrzyskach w Pjongczang od 16 lat Tomaszów znowu reprezentowany był na arenach olimpijskich. Ja myślę, że dla sportowców najważniejsze są jednak wyniki sportowe i bicie kolejnych rekordów w pierwszym rzędzie życiowych, a później kolejnych. Ale zawsze zwycięstwo czy w ogóle zajęcie wysokiego miejsca w plebiscycie jest takim przyjemnym na pewno elementem kariery zawodowej i potwierdzeniem tego, że oprócz mnie jeszcze ktoś, czyli kibice, widzą moją pracę, często naprawdę tytaniczną i doceniają to, że coś dla nich robię, czyli osiągam jak największe, najlepsze wyniki sportowe. Jak ważne jest wspieranie sportowców w tym, co robią? Jaka tu jest rola Urzędu Miasta? Generalnie samorządy
dobrze jest, jak wspierają sport i Tomasz Mazowiecki wspiera sport, myślę, wzorowo. To w Tomaszowie powstała pierwsza w Polsce arena lodowa, w której panczeniści, ale nie tylko panczeniści, łyżwiarze mogą szlifować swoją formę. Bardzo się cieszę, że z wielofunkcyjności tej areny zaczynają korzystać kolejne grupy sportowców i kolejne dyscypliny sportowe. W tej arenie ćwiczy na torze biegowym Wanda Panfil ze swoją drużyną. Podpisujemy powoli porozumienia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, który również chce korzystać z bieżni znajdującej się w tej arenie. Za chwilę pewno wejdą tenisiści, piłkarze ręczni, siatkarze czy koszykarze, bo to jest obieg wielofunkcyjny. Samorząd przede wszystkim musi tworzyć warunki dogodne i komfortowe do tego, żeby sportowcy mieli gdzie trenować, i to jest droga, którą obraliśmy 3 lata temu, i z tej drogi nie schodzimy. W dalszym ciągu będziemy modernizować i budować w zasadzie na nowo infrastrukturę sportową w naszym mieście, której jeszcze długo, myślę, że będzie brakowało. Niedostatki w tej dziedzinie były dość duże. Panie prezydencie, 2 lata temu padło z pana ust, że Tomaszów łóżwami stoi. I tak rzeczywiście jest. No, Karolina Bosiek na pudle, na pierwszym miejscu podium, no to jest na pewno radość, ale ja się cieszę, że faktycznie Tomaszów łyżwami stoi i wielu z tych sportowców, świetnych łyżwiarzy, młodych łyżwiarzy, których jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy w trakcie ogłaszania wyników plebiscytu, oni za chwilę pojawią się. Myślę, że oni wyskoczą jak z orbity z kolejnymi medalami. Nie chciałbym tutaj wypowiadać nazwisk, aby nie zapeszać, ale mam cichą nadzieję na kilka nazwisk, które naprawdę będą rozsławiały Tomaszów na arenach międzynarodowych. Pan Piotr Dębowski, komentator tegorocznych igrzysk, zwrócił uwagę. 66 medali olimpijskich, to są zimowych igrzysk olimpijskich, to są medale dla łyżwiarstwa, więc tutaj naprawdę jest pole do popisu, jest o co walczyć i mam nadzieję, że tomaszowscy sportowcy do tej walki się włączą ambitnie i z sukcesami.